Remis 1-1 z Anglią. Jesteście zadowoleni, czy żałujecie, że taką Anglię to można było pokonać? W sensie powiem tak, że żałujemy, że nie udało się wygrać, bo naprawdę pokazaliśmy się dużo zdrowia i pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę, ale cieszymy się z tego remisu, bo to my dzisiaj wynik goniliśmy i za to szacunek dla nas, że potrafiliśmy wyrównać. Zdaliście sobie w pewnym momencie sprawę, że ta Anglia to jest do pokonania na boisku, że nic wielkiego oni tutaj nie pokazują? No tak, to się właśnie wydawało. To tak samo przed meczem obawiałem się tych bocznych obrońców, a wcale nie są tacy strasznie, jak to sobie wszyscy mówili. No właśnie, nawet zauważyliśmy, to był taki nawet symboliczny moment, jak założyłeś kanał Ashley Cole'owi. To było świadomie, czy tak niechcący wyszło? No nie, jak można niechcący kanał założyć zawodnikowi takiej klasy? No, chciałem to zrobić i akurat udało się. I szkoda, że trochę jeszcze z tego jeszcze czegoś więcej nie było, ale mówię, no, jestem zadowolony ze swojego występu i taki całej drużyny, bo pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę i mimo tego wczorajszego problemu zdołaliśmy się zmotywować i naprawdę pokazaliśmy kawał dobrej piłki. Miało jakiś wpływ, że ten mecz został przeniesiony? Gdyby był wczoraj, ta gra mogłaby być wasza jeszcze lepsza? Nie wiem, co by było wczoraj. Na pewno każdy był inaczej zmotywowany. Ja wczoraj byłem taki napompowany i nie wiem, czy było to dobrze, że taki byłem dzisiaj spięty. Dzisiaj byłem taki bardziej luźniejszy. No i ten luz dzisiaj pokazałem właśnie, a nie wiadomo, co by było wczoraj. No, takie sytuacje są i z takimi sytuacjami trzeba się zmierzyć. A chciałeś grać wczoraj, czy byłeś zadowolony, że nie na takiej nawierzchni? Nie, no wiadomo, na takim czymś to się nie dało grać i moje atuty wczoraj to by nic nam nie pomogły, prawda, bo ciężko by było piłkę prowadzić. Decyzja została taka, że przenieśli mecz na dzisiaj i możemy... Mamy teraz spokojną tą końcówkę roku i będziemy przygotowywać się do kolejnych meczów eliminacyjnych w marcu. Mamy wrażenie, że zwłaszcza w pierwszej połowie byłeś najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie. Masz poczucie, że tym występem wszedłeś na stałe do pierwszego składu? Będę robił wszystko. Na pewno jestem bardzo zadowolony z tego całego zgrupowania, że w tych dwóch meczach się pokazałem to, co chciałem grać wcześniej i mam nadzieję, że teraz nie będę się martwił, czy moje nazwisko będzie przy nominacji następnej w zgrupowaniach.